Siema, ziomki, ziomale, witam Xantora na kanale, ponownie na moim telefonie Samsung Galaxy S7 Edge i tym razem nagrywam z kamerką i w zasadzie to mogę nagrać taki filmik tylko na telefonie. Witam na mojej wyspie. Wyspa i kurort, właściwie bardziej to się dotyczy kurortu, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą i ja to wiem od pewnej youtuberki, która nagrywa wiejskie życie nad morzem. No ale oczywiście nie pamiętam, jak się ta youtuberka nazywa, ale patrzcie, nie wiem, czy jak siejecie i zbieracie plony, to robicie to jednym palcem, ale patrzcie, jeden palec, a drugi jak damy po przekątnej, to zbiera nam wszystkie plony, które zaznaczyliśmy po przekątnej. Tu macie czacze, nie? No dobrze, ale na wyspie to ja sobie oczywiście używam kombajn, tak jak na farmie. Łatwiej kombajn, bo wyspa ma dosyć duży obszar i ciężko to się robi. Ja sobie tutaj mam godzinę w tej chwili 20:38, jeszcze do 22:38 zasieję sobie dziką pszenicę. Sorki, że trochę kamerkę zasłaniam, ale tutaj muszę paluchem sobie operować. I sobie jedziemy i pokażę wam, jak ja to robię na kurorcie. Kurort to jest takie głupie miejsce, że tutaj nie ma kombajnu, nie? Kumacie czacze, nie? No i nie ma możliwości siania tutaj. I teraz ja sobie tak tutaj przedtem w tym miejscu tutaj miałem parasolką maszynę, ona mi przeszkadzała, przeniosłem sobie w to miejsce. No i sobie w tej chwili, patrzcie, pomniejszam. Tak, żeby był cały kurort widoczny. Zaznaczam sobie tutaj grządeczkę do zebrania. Jadę do samej góry i na dole drugim palcem klikam i pięknie zbiera mi się cały kurort. Ja już mam taką sprawę, że na 90% czasami nie wyjdzie. Czasami jakaś grządka, pasek grządek po prawej, po lewej się nie zbierze. O, właśnie tak jak teraz. Widzicie, widocznie kliknąłem ostatnią grządkę, przedostatnią grządkę po przekątnej. No i muszę poprawić tu sobie. Tyk. Ale zazwyczaj na 90% mi to wychodzi. I tutaj z sianem grządek już jest trochę łatwiej. Bo jak zaznaczę sobie te tutaj wodne śnieżynki, czekajcie, bo kamerka mi zasłania trochę, to już ten panele u góry znikają i jest łatwiej zaznaczyć. No i tak, biorę oczywiście palcem u góry, na dole i pięknie wodne śnieżynki się sieją same. W tej chwili ja nic nie robię, to się sieje, nie? No i taki gameplay mogłem nagrać tylko na telefonie, no bo na BlueStacku, na którym nagrywam. O, patrzcie, znowu tutaj, kurde, coś nie poszło. Ale zazwyczaj się sieje, okej, nie? No ale trzeba popatrzeć, nie? Taki jeden paseczek to już nie jest wysiłek posiać, nie? No i pięknie. I tak sobie tutaj sieje to wszystko. A dodatkowo jako bonus w tym filmie chciałem sprzedać to. Mam monet. Tak, monety tutaj tylko w tym miejscu są tylko monety. 64 miliony monet i sobie w końcu chciałem sprzedać te plony. O, kwiat bąbelkowy akurat zbierałem, tak więc mogę sprzedać sobie. Sprzedam 80 tysięcy kwiata bąbelkowego i mam prawie 22 miliony. Pięknie. Ja tutaj jeszcze oczywiście sieję często kiwi, tak więc sobie zostawię 10 tysięcy kiwi sobie zostawię. No już prawie 4 bańki, nie? Fajnie. Dobra, co ja tutaj jeszcze sprzedaję? Tylko tu muszę wpisać sobie w wyszukiwarce. Wystarczy, że wpiszę rumi, to będzie rumianek. Pyk. O, rumianku mam bardzo dużo. 84 tysiące. To sobie sprzedam 74, no 45 tysięcy. Pięknie. Rumianek wcale nie jest taki tani. A więc pyk. Pięknie. Co ja jeszcze sieję tak dużo? Aha, koniczyna. Koniczyna trzeba wpisać.
Tylko ta klawiatura tutaj czasami się nie uruchamia. Ko. Ni. Wystarczy, że wpiszę konicz i na pewno będzie koniczyna. Pięknie. Patrzcie, 659 tysięcy konciny. Ona jest tania, ale w takiej ilości to będzie nawet dużo, jak sprzedam. Jak mam 659 tysięcy, to spokojnie mogę sprzedać 600 tysięcy. Patrzcie, no. Koniczyna jest taniutka, ale to też jest 12 milionów. Na koniczynie robi się oczywiście levele. Czy ja tutaj miałem coś wpisywane? Aha, wpisywałem sobie. Czyli nie, parasol, rumianek, banan. Muszę wpisać wodne śnieżynki, czyli wodne. No, tak dużo nie mam, bo to od czasu do czasu sieje. Znaczy zawsze prawie codziennie nie sieje, ale i to jest dodatkowo tanie, tak więc 10 tysięcy tutaj, ale jest prawie 1,5 miliona, nie? No, co jeszcze? Dzika pszenica obowiązkowo, bo też zawsze sieje uzupełniająco. No bo 10 godzin to trochę mało czasu, ja sobie uzupełniam dziką pszenicą wodnymi śnieżynkami, ale też nie mam jej jakoś dużo. Ale 13 tysięcy sprzedam, jest pięknie, 2 miliony 300, super. A wiem, nie, kukurydzy mam dużo, ale mógłbym na przykład sprzedać jeszcze sobie. Czekajcie, co daje miód prowansalski? Lawenda, tak. Tylko, kurde, ciekawe, czy mogę wpisać Aven i mi znajdzie. Pięknie, bo niestety na L miałem kamerkę, nie? Na klawiaturze. I mogę sprzedać spokojnie 30, nawet 40 tysięcy lawendy, prawie 40 i już jest prawie 2 miliony zysku. No i myślę tak sobie, już wystarczy mi. Mam 126 milionów 314 tysięcy 532 monety. Super. I jestem happy, 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 happy. Bo ostatnio miałem malutko, nie? No, fajnie. No to cieszę się, że byliście do końca filmu. Oczywiście zapraszam do zostawienia kciuczka, łapeczki pod filmem. Do zasubskrybowania kanału, jeśli oglądasz Wiejskie Życie nad Morzem. I trzymajcie się, pozdrawiam, pa, pa. Tu, 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 tu. Cześć.